Siema, dzisiaj pokażę Wam zgrzewanie ogniw 65. Już mam tutaj, jak widzicie, sprzęt gotowy. Tu mam nowe bateryjki Hilong 65. Wszystkie ogniwa są nowe. Tu mam używane ogniwa, na których zrobię zaraz testy. No i moja oczywiście zgrzewareczka cała i zdrowa, jak widać. No i na takich czasach będę robił pierwsze zgrzewy. Do osób, które mówiły, że mam za dużo zwojów, nie? Ja powiem tak, zgadza się, może i za dużo, ale ja uważam, że powinno być większe napięcie. W moim przypadku dlatego, że mam tutaj taki przewód, nie? I to nikogo nie zmyli. Tutaj jest moje piórko, którym będę zgrzewał ogniwa. I nikogo nie zmyli, bo to nie jest miedź. To jest tak zwana kolorowanka. Czyli przewód, którym robiłem na początku też uzwojenia i nie było efektu zgrzewania. Po prostu to jest kolorowanka, jednym słowem. Ma jedną zaletę ten przewód, taką, a właściwie dwie zalety. Pierwsza to jest cena, bo jest o wiele tańszy od miedzi. A drugi to jest taka fajna zaleta, że jest przede wszystkim lekki. Tak? Ja mogę sobie go bardzo łatwo obracać. Nie? Nie jest jakiś ciężki. Tutaj jest miernik ogniw. Będę, dzięki niemu mogę sprawdzić rezystancję wewnętrzną ogniw. Myślę, że znacie to urządzenie. Dużo filmów jest na YouTube z jego typem. Zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica między starym ogniwem a nowym ogniwem. I to uczynię od razu. Że teraz właśnie to zrobię. Muszę tą kamerę tylko postawić. Tylko czy będzie to widać. No tu jakieś stare ogniwo. Gdzieś tak. Że będzie widać wszystko. Tak wyglądają przewody do dobrych mierników, które mierzą rezystancję ogniwa. Miernik ten w stanie jest nawet 12-woltowe zmierzyć do na przykład samochodu. No i sprawdzamy ogniwo. To jest używane ogniwo. Widzimy 61,4 mOhma. Napięcie 4,19, bo bateria została wyciągnięta niedawno z ładowarki. A teraz dla zobaczenia, ile powinno być takie ogniwo nowe, jak jest, tak jak mam tutaj w tym pakiecie. Pokażę Wam. No i pokazuje 18,6 mOhma, 3,66 V. No inne mają nawet 13, 12 nawet. O proszę, tu 16 jest. Tu 15 ma. Tyle pokazuje. Jeśli pokazuje powyżej 100 mOhmów, to znaczy, że już bateria. Właśnie, i tak to jest, jak się nie ma sprzętu do nagrywania. Aż mi statyw upadł. Dobra, nic się nie stało. No, 15,3. Tutaj 15,9.
14,6 nawet. Nawet niektóre pokazują 12. Dobra, ja już nie będę tego sprawdzał drugi raz. Chciałem tylko wam pokazać, ile mają nowe ogniwa, a ile mają używane ogniwa. No dobrze, a przejdźmy teraz do najciekawszego, czyli do zgrzewania. Na razie ten pakiet odłożę na bok. Patrzcie, ale muszę trochę przekręcić tą kamerę. Zrobimy tak. Teraz będzie lepiej o wiele. Żeby to z bliska pokazać, więc muszę trochę tutaj zrobić małe przemeblowanie. Dobra. Teraz wam pokażę. Ustawienie jest 20-10-50. No i mam jakieś ogniwo, tak? Taśma, którą będę to zgrzewał, 0,16 ma. No i zobaczmy, jakie będą efekty. Co złapać jeszcze dodatkowo stojąco, to robię wszystko. No i zobaczcie. Jeszcze wezmę tu światło więcej, żeby to było lepiej widać. Ostrość może tak, o. Zobaczcie, prawie wcale nie widać takiego opalenia. To jest właśnie prawidłowy zgrzew, jak najbardziej. Nawet bym powiedział, że trochę może za lekko, ale już tutaj takie trochę, aż jakby miedź było widoczna. Nie wiem, czy to widać na zdjęciu, na tym, na aparacie. A teraz spróbuję wyrwać wam i pokażę, jakie są efekty. Jak wyrywam tą taśmę. No widzicie, może, ale przede wszystkim już widzę, że jest trochę jednak jeszcze czas za krótki, bo, ale już w każdym razie udało się dziurkę zrobić w jednej stronie, w drugiej no niestety się tylko odkleiło, czyli jest jeszcze trochę za krótki czas. Zmienię teraz na 20-10-70. Teraz jest już na 20-70, żeby nie było, że was oszukuję. Proszę bardzo. No i zgrzewamy dalej. Jeszcze wam pokażę, zanim zgrzeję, jaki jest efekt, gdy nie ma baterii. Zobaczcie, co się będzie działo z taśmą. Tutaj masz. Widzicie, co się stało? Zobaczcie, przepaliła się. Jeszcze raz może to zrobię. Żeby wam uwidocznić, jaki tu prąd płynie. Aż się
Na elektrodzie widzicie, wyrwała. Tak duży prąd tutaj płynął. Ponad 1000 amper pewnie jest, podejrzewam. Główny powód zastosowania właśnie 8 uzwojeń jest taki, żeby nie było po prostu tego spadku napięć na tym przewodzie, tej kolorowance, tak? Bo gdyby, i do tego jeszcze mam dużo połączeń śrubowych, dlatego lepiej jest, jak mam po prostu większe napięcie, tak? Bo na końcówce mi chodzi, żeby to napięcie. A zobaczcie, co się aż dzieje, jak na samym przewodzie. Takie są właśnie efekty. Gdy na samym przewodzie próbuję zgrzewać, się po prostu przepala. Dopiero z baterią jest po prostu ideał. Widzicie? Takie efekty są? Takie są właśnie efekty. Mam problem ze złapaniem ostrości. Jeszcze raz zrobię teraz zgrzew na tych ustawieniach, czyli 20, 10, 70. O, nawet się troszkę mi te przykleiły, ale to nic. Dobra, i zobaczcie. Widzicie, przez baterię troszkę płynie ten prąd i już nie przepala blaszki, ale za to jest super połączenie. Aż widać tutaj taki miedziany kolor. Zobaczcie, jaki teraz jest efekt, jak chcę to wyrwać. O, dziura się robi w tym. Już nie wiem, czy to widać dobrze. O, teraz widać. Tak samo tutaj, o, aż wyrwałem dwie dziurki. To są najlepsze, uważam, no. Na tych zgrzewach będę zgrzewał ten pakiet 65-ogniwowy. No dobra, więc zaczynam zgrzewanie pakietu. Do pakietu zakupiłem takie blaszki. Mam gotowe od razu, nie będę musiał, a więc tego wszystkiego obspowywać, że tak powiem, dookoła, na krzyż i tak dalej, tak jak inni to robią. Dobra, najpierw sobie ułożymy wszystkie. Ja sobie już wszystkie cyną tutaj polutowałem, żeby nie trzeba było później grzać tego. Teraz tak. To było po kolei, więc ten był pierwszy. Od razu on tutaj będzie. To będzie mój minus. Muszę pójść po śrubokręt, żeby to odkręcić. To będzie pierwszy minus. Później drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. To będą połączenia szeregowe, czyli będzie plus z minusem, plus z minusem, plus z minusem i z drugiej strony tak samo. Muszę przerwać film na razie.